Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Stworzył i posłał ich 311 warszawska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. To temat naszego dzisiejszego spotkania. W studiu gościmy kierownika pielgrzymki, ojca Krzysztofa Wędlika, oczywiście Paulin. Ojciec, jak długo w kapłaństwie? 18 rok. A która to będzie pielgrzymka? 18. A jako kierownika, która? Trzecia. Trzecia, już coś wiemy. Jest z nami pani Małgorzata i pan Adam, czyli są z nami państwo polkowscy. Pani Małgorzata? Tak, szczęść Boże, witam serdecznie. Która pielgrzymka? To 20 raz, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będę pielgrzymować. W którym roku była pierwsza? Ojej, ojciec zadaje trudne pytania. Nie pamiętam. Pytanie do męża. Klasa licealna. Tak, 91 lub drugi rok. 91 lub drugi rok. Pan Adam tu jest weteranem albo mistrzem. Na podium pierwsze miejsce 30 raz? Po raz 30, tak. W naszym gronie weteranem, ale nie weteranem w gronie rodziny. Moja siostra w tym roku po raz 33. Moja mama, jak dobrze pamiętam, 34. Od 1978 roku nasza rodzina jest na pielgrzymim szlaku. Czyli od tego czasu, gdy warszawska pielgrzymka można powiedzieć, była jedną, jedyną, bo z niej wyrosły pozostałe pielgrzymki, które teraz zmierzają i zmierzać będą na Jasną Górę? Tak, tak. W latach 80., jak dobrze pamiętam, w latach 80. powstały kolejne pielgrzymki, ale wtedy, kiedy my zaczynaliśmy, kiedy wyruszyliśmy na pielgrzymy szlak, to była z Warszawy jedyna. A nie było to 311 lat temu? 311 lat temu to była pierwsza pielgrzymka, poszło 20 osób i to była inicjatywa świeckich. To była inicjatywa świeckich, to była pielgrzymka dziękczynna za wyzwolenie, za ocalenie z zarazy. Tak. Tak. To była taka inicjatywa ojca Innocentego Pokorskiego, Paulina. I rzeczywiście w 1711 roku ustała zaraza, słynna zaraza, która dotknęła stolicę i wtedy w dowód wdzięczności garstka właściwie, bo ojciec wspominał, że 20 chyba pątników wyruszyło wtedy z inicjatywy. To było bractwo pięcioramienne przy Kościele Świętego Ducha. Wyruszyli i jakby rozpoczęli, zapoczątkowali tę piękną tradycję pielgrzymowania i zobowiązali kolejne pokolenia do tego, żeby tę tradycję podtrzymać także. Czyli szli z Paulinem? Szli z Paulinem, tak, ojciec Innocenty Pokorski. Akurat wtedy ta pierwsza pielgrzymka, która wyrusza w 1711 roku, znaczy nie jest wykluczone, że jakieś osoby zupełnie w sposób indywidualny tej trasy nie pokonały wcześniej. Natomiast oficjalnie przyjmuje się, że to jest 1711 rok. Pan Antoni Gromadzki wtedy z 20 osobami udaje się jako dziękczynienie za uratowanie Warszawy po trzyletniej wówczas od 1708 roku zaraza dżumy, która dotyka to miasto. Paulina wtedy nie było. W ogóle jest, powiem szczerze, aż praktycznie ten moment, kiedy duchowni tak regularnie uczestniczą i to na taką skalę, jaką dzisiaj mamy, to jest dopiero XX wiek. Czyli zmierzali pielgrzymi na Jasną Górę, by tam spotkać się z Matką Bożą, spotkać się z Paulinami, bo przecież Paulini już w Polsce byli. Tak, Paulini już byli do Warszawy, zawitali w 1662 roku, między innymi jako pewien to był taki dowód wdzięczności wówczas za obronę Jasnej Góry. Niemniej jednak dopiero po jakimś czasie tutaj formuje się to pielgrzymowanie piesze. Były przypadki, że po prostu kapłani dojeżdżali na przykład bryczkami do konkretnych miejsc, gdzie ci albo pielgrzymnicy zatrzymywali się przy kościołach, w parafiach. Oczywiście. W ten sposób, skoro nie Paulin był na początku, skoro Paulini nie szli na początku, dlaczego nazywa się paulińską pielgrzymką warszawską? Dlatego, że wyrosła przy właśnie kościele, gdzie byli, czyli kościół pod wezwaniem Ducha Świętego, róg ulicy Freta i Długiej właśnie w Warszawie, stamtąd ma swoje korzenie. I dlatego potocznie mówi się o tej pielgrzymce jako pielgrzymce paulińskiej. Niemniej jednak gromadzi ona ludzi i gromadziła na przestrzeni dziejów, zwłaszcza w wieku XX, a najbardziej było to emanowało tą
różnorodnością w latach 70., kiedy bardzo dużo grup zagranicznych dołączało, też i grupy, trzeba powiedzieć, o grupach 17., potem Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitarna, która wychodzi 5 sierpnia. I no, oczywiście ta paulińska, która co chciałem jeszcze dodać, że tam nie tylko są osoby z tej części Warszawy, z której ta pielgrzymka wychodzi, ale też i z diecezji warszawsko-praskiej sporo jest osób, która bierze udział. I sporo jest osób takich, którzy przybywają z całej Polski do Warszawy, by iść z tą, powiedzmy, najgłówniejszą, najważniejszą. I dzisiaj, jeżeli rozmawiamy o warszawskiej 311. pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę, to też chcemy poruszyć serca, sumienia, wrażliwość, wspomnienia, a może zapalić iskrę w potężny ogień pielgrzymowania wszystkich, którzy wyruszyli, którzy mogą wyruszyć na pielgrzymi szlak, bo Jasna Góra czeka, czekają też inne sanktuaria, bo szlaki pielgrzymkowe do sanktuariów maryjnych, ale nie tylko maryjnych, w naszej ojczyźnie wciąż są żywe i wciąż są kultywowane. Tutaj do świeckich, do państwa polkowskich pytanie, bo my duchowni, wiadomo, to ojciec Krzysztof nawet napisał w słowie wstępnym: dzięki Bożej łasce po raz 311 wyruszamy z Warszawy na Jasną Górę. Jakże często można się spotkać z określeniem, że pielgrzymka to swoiste rekolekcje w drodze. Jednym z głównych celów rekolekcji jest poznanie woli Bożej, poznanie pragnień, jakie Bóg żywi względem mnie, mojej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobre słowo wstępne pod natchnieniem Ducha Świętego, odezwa do wszystkich pielgrzymów. Ale zwróćmy się do ludzi, którzy żyją w biegu codzienności, nie mają tego szlifu formacji kapłańskiej, formacji zakonnej. I po co oni mają pójść na pielgrzymkę? Czy oni mogą w ogóle pójść na pielgrzymkę? Ojcze, gdyby pytanie brzmiało, dlaczego chodzę na pielgrzymkę, bo mogę odpowiadać jakby w swoim imieniu i tu też dając takie świadectwo zachęcić innych, to nachodzą mi takie na myśl słowa świętego Augustyna, znane pewnie powszechnie, że niespokojna jest dusza ludzka, dopóki nie spocznie w Panu Bogu. I dla mnie osobiście pielgrzymka jest takim czasem odpoczynku w Panu Bogu, odpoczynku duchowego, mimo tego trudu fizycznego, mimo zmęczenia. To jest to czas takiego pokoju serca i nabrania takiej radości, entuzjazmu duchowego. I myślę, że warto właśnie ku temu... Co daje ten pokój serca na pielgrzymce? Pokój serca ustawia... Tak. Jak go osiągnąć? Czym się go osiąga? Ojcze, osiąga się to tym, że wychodząc na ten pielgrzymi szlak, praktycznie zostawia się tę codzienność, to życie codzienne, rzeczywistość, w której istniejemy, poza zasięgiem i mówi się: Maryjo, cały Twój, Panie Boże, cały Twój. To jest ten czas taki dla otwarcia się na działanie Pana Boga, na to słowo, które chce mi powiedzieć, na to odnalezienie siebie również poprzez bogactwo programu pielgrzymkowego, bo to są takie, mówi się powszechnie, rekolekcje w drodze, ale rzeczywiście możemy doświadczyć tego słowa, które mamy doświadczyć codziennej Eucharystii, modlitwy różańcowej, koronki, czy nawet poprzez śpiew możemy uwielbiać Pana Boga. I to jest właśnie takie zbliżenie nas, które bardzo potem procentuje w życiu takim codziennym, kiedy wracamy do rzeczywistości już tej naszej. Pani Małgorzato, ale obok jest drugi człowiek, a z reguły mówimy, że jeżeli rekolekcje to cisza, to samotność, to skupienie. Czy drugi człowiek, czy zmęczenie, czy ulewa niepewność, ulewa słoneczna bądź ulewa deszczowa nie przeszkadzają? Nie, mi się wydaje, że nawet, ojcze, w praktyce możemy doświadczyć tego, że przenosimy punkt ciężkości jakby z siebie na drugiego człowieka. Pielgrzymka wyzbywa egoizmu, dlatego że uczy patrzeć oczami miłosierdzia, oczami takiej miłości bliźniego, braterskiej miłości. Jesteśmy otwarci na potrzeby drugiego. To nie jest tak, że koncentrujemy się na sobie, tylko jesteśmy otwarci, idziemy z pomocą drugiemu człowiekowi. I to jest też tak budujące bardzo i no, uczące nas tej miłości w praktyce. Tak, przepraszam, ojcze, jeszcze dodam od siebie, że właśnie te trzy wymiary pielgrzymki. Dlaczego idziemy na pielgrzymkę? Pierwszy wymiar, ten niepodważalny wymiar religijny, rekolekcje w drodze. Drugi wymiar, tu gościa już powiedziała, miłosierdzia, nie ofiary. A gdzie to miłosierdzie możemy świadczyć, jak nie we wspólnocie? Jeżeli jesteśmy sami z sobą w ciągłym życiu, to nie mamy okazji doświadczenia miłosierdzia. Oczywiście poza rodziną, poza naszymi bliskimi.
Ale mamy znakomitą okazję podczas 9 dni pielgrzymki okazać ludziom miłosierdzie. No i trzeci wymiar osobisty. Często się mówi, że gdzie się tak poznasz jak samego siebie, jak nie na pielgrzymce. Gdzie właśnie trzeba czasami, a znaczy nawet bym powiedział codziennie, zapomnieć o sobie, jak jeszcze się idzie z bliskimi, jak jeszcze idziemy, pielgrzymujemy z naszymi przyjaciółmi, czy z osobami, które zachęcamy do pielgrzymowania, które idą z nami po raz pierwszy, czujemy się za nich odpowiedzialni. Kiedy wiele, wiele osób pielgrzymuje z dziećmi, to nie naprawdę nie myślą o sobie. I to jest fantastyczna rzecz, którą później możemy przenieść na cały nasz rok. Od pielgrzymki do pielgrzymki. Panie Adamie, mówią, że nigdzie nie sprawdzisz kandydatki na żonę jak na pielgrzymce. Dlaczego? No, na co dzień mamy okazję, żeby wyglądać tak jak dzisiaj tutaj troszeczkę lepiej niż normalnie w studio. W umalowaniu. Na pielgrzymce oczywiście higiena podstawowa jest zachowana. To nie jest tak, że pielgrzymka idzie i, że tak powiem, zostawia za sobą jakiś ogon. Ale czasami nasza miłość jest bardziej wymagająca na pielgrzymce. Jeżeli poznamy siebie w skrajnych okolicznościach, jeżeli poznamy siebie w trudzie, w znoju, w zmęczeniu, czasami w złości, czasami musimy wykazać bardzo dużo empatii wobec drugiej osoby, zrozumienia, rezygnacji z siebie. To jeżeli w takich warunkach się poznamy i zaakceptujemy, to zgadzam się, jest to udane recepta. A dlaczego państwo wzięli potem dzieci na pielgrzymkę? Co to daje dzieciom i rodzicom na pielgrzymkę? Ojcze, ja jestem wielkim zwolennikiem zabierania dzieci na pielgrzymkę, mimo że niektórzy kwestionują, że nie warto, że po co trudzić takie małe dzieci, że one tego nie rozumieją. To nieprawda. One to bardzo dobrze rozumieją i my po swoim małżeństwie, po swojej rodzinie widzimy, jakie efekty przynosi. Nasza rodzina kształtowała się praktycznie na pielgrzymce i nasze dzieci dorastały na pielgrzymce. I my zbieramy w tej chwili tego owoce, jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ pielgrzymka uczy takiej odpowiedzialności, uczy otwarcia na drugiego człowieka, uczy dyscypliny pewnej, uczy, no, pomijając już ten aspekt duchowy, czyli tej przyjaźni z Maryją, która potem w życiu przynosi takie efekty piękne, że możemy być spokojni o swoje dzieci, bo wiemy, że ta przyjaźń, której jej nauczyliśmy poprzez wspólne pielgrzymowanie, jest w ich sercach i wiara jest żywa. I to, co też, za co jestem Panu Bogu i Maryi bardzo wdzięczna, to to, że potrafiliśmy jako rodzice przekazać i dzieciom tradycję pielgrzymowania i to, że one kontynuują. To jest dla nas wielkie. Z tego względu, że tak jak tutaj rozmawialiśmy z ojcem przed programem, że przenosimy jakby to dziedzictwo pielgrzymowania, które trwa już od ponad 300 lat, kolejnym pokoleniom. Dziedzictwo pielgrzymowania, czy z rodzicami, z teściami, z dziadkami warto iść w takiej szerszej wspólnocie, czy tak, tylko my i nasze dzieci? Nie, myślę, że warto. My też sami chodzimy w takiej szerszej grupie, bo przecież idzie i moja siostra z mężem i z dzieciakami, i idzie Adama, siostra, i szli moi teściowie swego czasu. W związku z tym ta grupa nam towarzysząca, to znaczy, w której idziemy razem, może nie tyle nam towarzysząca, ale którą tworzymy, jest bardzo duża. I to jest też czas uczenia się takich wspólnych, wzajemnych, pięknych relacji. Franciszek często o tym przypomina, żeby właśnie kochać i doceniać rolę dziadków. Także myślę, że to jest piękne. Budowanie takiej wspólnoty rodzinnej. Niesamowite. Panie Adamie, rozmawiamy o pielgrzymowaniu. Stworzył i posłał ich 311 Warszawska Pierwsza Pielgrzymka na Jasną Górę. Rozmawiamy też o tej atmosferze, o tej wspólnocie, o tych wymiarach pielgrzymowania. Jak wyglądałoby życie codzienne, gdyby te wartości z pielgrzymiego szlaku, z tych relacji można było przenieść na nasze ulice, do naszych szkół, do naszych uniwersytetów, do miejsc pracy? Książkę by można było napisać. Bardzo trudno powiedzieć w kilku słowach, bo trzeba było odczuć, jaka fantastyczna atmosfera jest na pielgrzymce. Jak ludzie są wobec siebie życzliwi, jaką troską siebie otaczają. Przeważnie, oczywiście zawsze będą jakieś wyjątki, zawsze będą jakieś sytuacje trudne, stresowe, ale na koniec na górce przeprośnie, zanim wejdziemy na Jasną Górę, te wszystkie rzeczy zostawiamy i się godzimy. Godzimy się z naszą rzeczywistością, z naszymi bliskimi. Ciężko odpowiedzieć na takie pytanie,
świat byłby lepszy, może zbyt idealistyczny, ale na pewno my bardzo długo odczuwamy, w naszej najbliższej rodzinie bardzo długo odczuwamy tego ducha pielgrzymiego. I tak jak u ojca tutaj leży kalendarz pielgrzymi, ojcowie Pauliny wydają. Od sierpnia do sierpnia, 13 miesięcy. 13 miesięcy i my tak naprawdę nasze życie od wielu, wielu lat, tak od sierpnia do sierpnia. Tak. A tu jeszcze wrócimy do kalendarza, bo tu są różne wydarzenia zaznaczone. Jeszcze jedno takie pytanie właśnie do państwa polkowskich. Stworzył i posłał ich 311 Warszawska, pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Państwo pielgrzymujecie razem. Wiemy, jak ważne na pielgrzymce są trzy elementy, które z reguły podkreślają pielgrzymi. Moment wyjścia, pełen entuzjazmu, pełen pożegnań, kwiatów, oklasków, prawda? No, miejsce przeprosin, górka przeprośna, w innych pielgrzymkach są to inne takie miejsca. Pojednanie, oczywiście wejście na Jasną Górę, podniosłe nie tylko dla pielgrzymów, ale również dla obserwujących, bądź tych, którzy na to wejście pielgrzymki specjalnie przybywają. Czy nie dałoby się pielgrzymki skrócić do tych trzech punktów? No i zdecydowanie nie. Dlaczego? Zdecydowanie nie dlatego, że być może to jest moje osobiste doświadczenie, kiedy rzeczywiście było tak, jak ojciec mówił. Samo wyjście radosne, czasami jeszcze pojedyncze jakieś, nie wiem, trzeci dzień, laski, piaski, naleśniki w Różannę i tak dalej. Każdy miał jakąś swoją historię. A z czym są te naleśniki? Ze wszystkim. Ze wszystkim. To gospodarze naprawdę mają fantazję. W Różannej. Różannej, tak. Mhm. Tak. Naleśniki w Różannej. Serdecznie polecam. I pod piwy chyba tam jeszcze również jest serwowane. Tak. Kulisy pielgrzymkowe. Kulisy pielgrzymkowe już. Ale z biegiem czasu, w moim odczuciu, każdy dzień nabiera oddzielnego sensu, innego sensu. Po pierwsze, że bardzo często wracamy wspomnieniami, jeżeli jesteśmy w danym dniu, na danym postoju, mamy Eucharystię w kościele czy na danym noclegu, wraca taka retrospekcja, mamy taką historię, co się wydarzyło kilkanaście lat temu w tym czasie. Na przykład, jeżeli byliśmy z dziećmi, jakie mieliśmy wydarzenia. Coraz bardziej, coraz mocniej wydaje mi się, że duchowo odczuwamy każdy dzień i potrzebę przeżywania duchowego każdego dnia. Ostatniego dnia często już żałujemy, że ta pielgrzymka się kończy. Po prostu. Mimo, że trudu, mimo zmęczenia, mimo naszych wyobrażeń, że dobrze, jutro to ja już będę jechał w klimatyzowanym samochodzie czy w pociągu, to mamy żal, że to naprawdę nam się kończy. Także cieszmy się każdym dniem pielgrzymowania. Nie czekajmy na ten ostatni dzień, najpiękniejszy, ale nie... Celebrować każdy dzień. Kiedyś było takie powiedzenie, że pielgrzymi do trzeciego dnia żałują, że wyszli, a potem żałują, że żałowali. Potem chcą wracać na piechotę, prawda? Jeszcze chcą wracać. Tak, są takie pielgrzymki, które wracają. Albo wrócę do domu, przejadę te trasy samochodem. Stworzył i posłał ich 311 Warszawska, pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Ojciec Krzysztof Wendlik, kierownik pielgrzymki. No, porozmawiajmy, ojcze Krzysztofie, tak uczestnicy, 30, 18 raz, prawda? Rodzinne wymarsze, naleśniki, podpiwek, wyjścia, pełna radość, entuzjazm. A ojcu to włosy wypadły od organizowania pielgrzymki? Czy... Jakie są trudy organizowania? To znaczy, ja bym zaczął od tego, że Pan Bóg do pewnych rzeczy przygotowuje. Pamiętam, kiedy w 2005 roku, jadąc spod przepięknego szczytu Zadniego Granata na spływ kajakowy Czarną Hańczą, zatrzymałem się w Warszawie, to było w 2005 roku i ówczesny przeor, ojciec Dariusz Cichor, notabene kierownik wówczas warszawskiej pierwszej pielgrzymki, szukał przewodnika do 13 grupy warszawskiej pierwszej pielgrzymki. I powiem szczerze, wszedł mi trochę na ambicje, bo zapytał się, czy ojciec by nie poszedł. No, powiem szczerze, z jednej strony już miałem może inne plany, ale powiedziałem, dobra, pójdę. I tak to się zaczęło. Poprzez te 15 lat do 2019 roku prowadziłem 13 grupę warszawskiej pierwszej pielgrzymki
I rok później zostałem zaproszony do podjęcia posługi w Warszawie jako przeora, jednocześnie też i rektora naszego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Warszawie. I to łączyło się właśnie z byciem kierownikiem. I to łączy się do tej pory z byciem kierownikiem warszawskim. Z byciem kustoszem sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia tak, w Warszawie? Od 2019 roku. To jest jakby osobna i odrębna kwestia, ale też bardzo mocno z pielgrzymką związana. Mianowicie w 1987 roku właśnie w tym kościele 7 studentów podjęło w sposób pierwszy, tak oficjalnie, duchową adopcję dziecka poczętego. I na kanwie pielgrzymki to dzieło, myślę, że się rozrosło. I to ewidentnie widać, że tych 7 studentów, którzy nie mieli wielkiego zaplecza medialnego tym bardziej, to dzieło, kiedy potem no już po latach z pewną już perspektywą można było spojrzeć i również dzisiaj, no, to jest też właśnie to, co pielgrzymka ma w sobie, bo my tutaj będziemy rozmawiać o pewnych rzeczach takich zewnętrznych, natomiast to meritum jest gdzieś wewnątrz, jest jeszcze nieodkryte, a jednocześnie mamy świadomość, że za nami jest 310 pielgrzymek, 310 lat i wiemy, że my mamy tą pałeczkę podać dalej. Jesteśmy taką cegiełką i dlatego też no, między innymi to bycie też i kierownikiem warszawskiej pieszej pielgrzymki na pewno niesie ze sobą wiele, wiele różnych czasami nieprzespanych może i nocy. W ogóle pielgrzymkę zaczyna się przygotowywać od stycznia. Poprzez różne spotkania też i w gremiach z przewodnikami grup, kwestia w ogóle hasła pielgrzymki, prawda, plakatu, pewnego przesłania, to znaczy nie tylko to, co my chcemy jakby Panu Bogu, czy też jakby światu zakomunikować, ale to, co Kościół chce zakomunikować, jaka jest tutaj, bym powiedział, potrzeba chwili. No, też to hasło tej pielgrzymki bardzo, bardzo jasno odnosi się też do tego, czym Kościół żyje, ale też musimy pamiętać, że Kościół jest strażnikiem pewnej prawdy, prawdy objawionej. I to również pielgrzymka jest tego, bym powiedział, nośnikiem w tym znaczeniu jak najbardziej tradycji, która ma być przekazana po to, aby człowiek się w tym dzisiejszym świecie no, nie zagubił, a można się zagubić. Zabezpieczeniem to duchowe, to powiedzielibyśmy takie formacyjne, ale też zabezpieczenie związane z całym przebiegiem trasy, miejsc, troszeczkę rąbka tajemnicy o tych spotkaniach, o tych organizacyjnych wyzwaniach. Ja często się śmieję, że kierownika czy osób, które są, że tak powiem, w tym sztabie organizacyjnym, to nogi nie bolą od tego, że się idzie, ale nogi czasami bolą od sprzęgła. To znaczy, że tych objazdów trasy to są takie 3, czasami 4, a może nawet i nieraz więcej objazdów trasy od Warszawy aż po Częstochowę. Wszystkie miejsca, czyli przede wszystkim parafie, siedziby powiatów, miasta, sołtysowie, właśnie tutaj cała ta władza od strony samorządowej. Przy okazji wielkie ukłony, bo z taką życzliwością, z jaką spotykamy się, powiem szczerze, chciałbym się w każdym urzędzie z taką życzliwością spotykać. To jest naprawdę wielka, wielka rzecz. I też z tego miejsca dziękuję tym wszystkim osobom, które tak pielgrzymów goszczą. Okiem kierownika pielgrzymki, która grupa w czasie pielgrzymów, nie grupa pielgrzymkowa, tak, tak. Czytamy, trzynastka, nie która z tych grup, ale która grupa taka społeczna jest bardzo mocno zaangażowana, chyba najmniej doceniona? Kwatermistrzowie, nie wiem, pielęgniarki, służba medyczna. O, że tak powiem, dziewczyny by powiedziały te z informacji, że to one, bo kierownik warszawskiej pieszej pielgrzymki to dziękuję pielęgniarkom, grupie ekologicznej, porządkowej, prawda, przewodnikom, a dziewczynom z informacji nie, więc wykorzystuję ten moment i jeszcze raz bardzo dziękuję. Tak. A ci, którzy kierują ruchem?
Tak, to jest struktura tych służb jest taka, że w ogóle jest z nami patrol z Komendy Stołecznej Policji, z Wydziału Ruchu Drogowego, który towarzyszy nam na całej trasie. Oprócz tego główni porządkowi grup tak zwanych 15 i grup zasadniczych, jest to podział, ponieważ mają troszeczkę odmienne trasy, niemniej jednak jest to ta sama pielgrzymka i oprócz tego porządkowi w każdej z tych grup, jest ich czasami 3, 4, nawet i więcej, więc oni koordynują wszystkie te miejsca newralgiczne i czy to są skrzyżowania, czy sama trasa, kiedy trzeba samochody przepuszczać, kiedy, prawda, i pielgrzymów trzeba też nieraz korygować, żeby nie przechodzili tam, gdzie nie powinni, więc tak wygląda, tak pokrótce praca. Transport chorych i transport bagażów? Tak, tak zwani wozacy, jak to się mówi popularnie. Często są to osoby, które z pielgrzymką są bardzo zżyte od wielu, wielu, wielu lat, wielu pokoleń. Robili to dziadkowie, kiedyś na konno wozy jechały. Była taka pielgrzymka w 1963 roku, tak zwana zakazana pielgrzymka, kiedy właśnie wozacy niedaleko Tarczyna zostali z całym bagażem pielgrzymów zawróceni przez ówczesne władze. I pielgrzymi poszli tak jak stali, tak to z tym, co mieli i doszli na Jasną Górę, to wozacy. Natomiast służba medyczna to są zastępy pielęgniarek, lekarzy, wszystkie profesje. Praktycznie, jeśli chodzi o specjalizację, oprócz tego dwa ambulanse specjalistyczne też, które jadą i są z nami. Tutaj też wielkie ukłony, bo często te siostry idą całą trasę i oprócz tego jeszcze potem czasami po 3-4 godziny posługują wieczorem w punkcie medycznym. Pani Małgorzata wspomniała, że są jakieś grupy muzyczne, śpiewające. Tak, każda grupa ma takie osoby, które grają i śpiewają. Niemniej jednak najbardziej rozśpiewane to są pewno piętnastki. Niemniej jednak w tym roku... Piętnastki, czyli... Grupy piętnaste to jest 6. Piętnastka zielona, piętnastka pomarańczowa, srebrna, brązowa, kapucyni właśnie, tutaj też niebieska. Niemniej jednak w tym roku postanowiliśmy, aby utworzyć scholę warszawskiej pierwszej pielgrzymki, to znaczy, że podczas liturgii nie tylko gitary, ale też i śpiew tych pieśni tradycyjnych, które bardzo często gdzieś tam może są zapomniane, a przecież one też i tworzą i też są nośnikiem tradycji, więc o to też chcemy zadbać. Pani Małgorzato, Pani Adamie, a za co dziękujemy księżom, osobom duchownym, klerykom, siostrom zakonnym na pielgrzymce? Myślę, że przede wszystkim za ich udział i ich świadectwo. To jest nieoceniona i niedowartościowana obecnie, a bardzo cenna rzecz. Natomiast tutaj a propos Paulinów, jeszcze naszła mi taka myśl, że ta pielgrzymka paulińska nosi to miano pielgrzymki paulińskiej, dlatego że właśnie ojcowie Paulini są przewodnikami poszczególnych grup. Więc my jesteśmy bardzo wdzięczni ojcom za ten trud pielgrzymowania wśród nas. I właśnie to, co ojciec mówi, że osoby duchowne u nas, w przypadku naszej pielgrzymki są to ojcowie Paulini, ale jest też między innymi nasz ksiądz proboszcz, który prowadzi grupę piątą, ksiądz prałat Krzysztof Ukleja. Jeżeli możemy go pozdrowić przy tej okazji, będzie mu niezmiernie miło, bo jest wieloletnim pątnikiem, od ponad 50 lat pielgrzymuje na Jasną Górę i jest od wielu lat już przewodnikiem grupy piątej paulińskiej, ale kapłan diecezjalny, więc ten przykład kapłana jest niezwykły. My nazywamy tych kapłanów też takimi maryjnymi bardzo i to widać potem także w tym duszpasterstwie już w ciągu roku. No, jesteśmy wdzięczni przede wszystkim za dar ich kapłaństwa i za ten wzór i za to, że prowadzą nas do Pana Boga. Kiedyś wyczytałam takie piękne określenie, że przyjaciel to jest ten, który prowadzi cię do Boga. No to właśnie mamy takich przyjaciół na pielgrzymim szlaku. Tak, jakby chciałbym jeszcze dodać, te osoby świeckie, wszystkie osoby zaangażowane, wszystkie służby, my naprawdę jako pielgrzymi czujemy się bardzo zaopiekowani i bardzo bezpieczni. To wielkie podziękowania dla wszystkich służb organizacyjnych,
ojca Krzysztofa, ale wszystkich służb. Mamy takiego brata, z którym pielgrzymowaliśmy wielokrotnie i on któregoś roku przyszedł się zapisać i powiedzieli, zapytali go, nie mamy nikogo w służbie ekologicznej, czy może chciałby brat dołączyć do nas? I on dołączył. I wiele, wiele lat już służy w służbie ekologicznej, mimo że pielgrzymował. Dla niego na pewno nie była to łatwa decyzja, ale ten trud wszystkich służb towarzyszących jest niezwykle potrzebny, bo tak jak ojciec powiedział, na szczęście rzadko korzystamy, ale zdarza się już teraz. Z wiekiem się zdarza, że my wieczorem przychodzimy, a siostry czy lekarze po prostu jeszcze mają siłę i służą pielgrzymom. Z reguły w pielgrzymce są chętni, by nieść krzyż czy znak grupy, natomiast trudniej z tymi, którzy chcieliby dźwigać nagłośnienie. Ale są tacy, którzy mają szczególne intencje. Przypomina mi się tutaj mój syn, który w tamtym roku w intencji zdanej matury niósł tubę bardzo chętnie. No i rzeczywiście efekt przyniosło. Zdał maturę, na studia się dostał, także zachęcam. Nie, no oczywiście, że nauka przy tym jak najbardziej. Stworzył i posłał ich 311 warszawska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Trwają zapisy drogą elektroniczną. Ale w kalendarzu i nie tylko w kalendarzu widzimy, że można zapisywać się od 1 do 5 w sanktuarium i w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Warszawie. W kalendarzu też widzimy inne wydarzenia, które są wydarzeniami związanymi z pielgrzymką, zaznaczone na czerwono, zaznaczone na niebiesko, czyli pielgrzymka warszawska to nie tylko pielgrzymka, która wyrusza od 6 do 14, ale też ma w ciągu roku swoje spotkania? Tak. Powiem szczerze, ta wspólnota, która się tworzy podczas właśnie pokonywania, podczas tych 9 dni, krok po kroku, coraz bliżej jasnogórskiego sanktuarium, ona ma to do siebie, że tam nie tylko przyszły mąż spotyka przyszłą żonę, ale też i z tego pozostają wieloletnie, długie przyjaźnie, wręcz wspólnoty, które są, rodziny i jakby przedłużeniem tego czasu pielgrzymkowego są tak zwane czuwania na Jasnej Górze poszczególnych grup. Więc owszem, tych wszystkich terminów, dat trudno tutay spamiętać i wymienić. 7-8 października, tak. Czuwanie dziękczynne na Jasnej Górze. To jest czuwanie całej warszawskiej pierwszej pielgrzymki właśnie za dar pielgrzymowania. 4 grudnia msza święta pielgrzymkowa. Tak, zawsze w pierwszą niedzielę danego miesiąca w Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie wspólnota pielgrzymkowa o godzinie 11 gromadzi się na mszy świętej. Czyli to jest każdą pierwszą niedzielę? Tak, zawsze pierwsza niedziela. W sierpniu też? W tym roku to będzie niestety już podczas drogi, tak? Bo nie sposób. Chociaż na ulicy Długiej wówczas przez te wszystkie dni, kiedy pielgrzymka idzie, wieczorem o godzinie 17 zawsze jest tak zwana pielgrzymka duchowa, msza święta nowennowa przed uroczystością wniebowzięcia na świętej Marii Panny i tam gromadzą się przede wszystkim ci pielgrzymi, którzy no z wielu racji, a przede wszystkim z racji zdrowotnych nie mogli już wyruszyć na szlak pielgrzymi i tam w sanktuarium się gromadzą, więc jeżeli chodzi o miejsce, to miejsce żyje nawet jak pielgrzymka, czy jak ludzie są ci pielgrzymi rokrocznie na trasie. Kierownik pielgrzymki, ojciec Krzysztof Wendlik oraz państwo Małgorzata i Adam Polkowski w naszym studium. No a my zapraszamy państwa do telefonicznego udziału w naszych rozmowach niedokończonych. Telefony ukazują się na państwa ekranach 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 600 400. I dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. Jak doświadczyłem, że nie wyruszam w tym roku z warszawską pielgrzymką, dostałem plakietkę Przyjaciel Pielgrzymki. Tak, mamy dużo takich plakietek. Gdyby jednak ojciec się zdecydował, wiem, że ojciec dyrektor pielgrzymował z warszawską pierwszą pielgrzymką, naprawdę pielgrzymował, zresztą dzisiaj mieliśmy o tym sposobność porozmawiać.
I dlatego tutaj wykorzystam też ten moment po to, żeby jednak kapłanów, którzy często może no, spędzają urlop w różny sposób, prawda, też i muszą odpocząć, zregenerować się przed pracą duszpasterską, która ich czeka od września. Niemniej jednak sierpień jest to naprawdę bardzo dobry miesiąc po to, żeby nieraz swoje kapłaństwo po prostu odnowić. Spojrzeć na nie w zupełnie innej strony niż dotychczas, dotknąć i zobaczyć, jaka jest niesamowita wdzięczność ludzi za to, że mają tak blisko księdza. Za to, że te rozmowy są takie inne niż na przykład niejednokrotnie urzędowo gdzieś w kancelarii. Tylko tak po prostu siedząc w lesie, gdzieś przy jakimś posiłku, przy wodzie, którą trzeba nagrzać, przynieść. Dlatego też no, ojciec dostał co prawda przyjaciela, niemniej jednak czas. Przyjaciel. Prosimy bardzo. Rozmowy niedokończone, telewizja Trwam. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani Danuta z Niemiec. Prosimy. Ja chciałam powiedzieć, przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim tym, którzy w czasie pielgrzymki pomagają. To są bardzo szlachetni ludzie. Otwierają swoje domy, karmią nas, dają noclegi. Także bez tych wspaniałych ludzi pielgrzym by nie dotarł do Matki Bożej. Właśnie chciałam podziękować. A chciałam jeszcze powiedzieć, że to zależy wszystko, bo ja też pielgrzymowałam, jak byłam w Polsce, teraz jestem w Niemczech i czekam za rok na pielgrzymkę, ale chciałam powiedzieć, że to zależy od przewodnika grupy. Jak ja pielgrzymowałam, to nasza grupa z Białej Podlaskiej, jako siedlecka, miała ponad 400 osób. W jednej grupie było ponad 400 osób i prowadził ją wspaniały ksiądz Sławomir Kapitan. I w naszej grupie były kolejki, żeby mieć tubę. To wszystko zależy od przewodnika. Przewodnik był wspaniały i właśnie ustawiały się kolejki. Nie można było wziąć tuby. I apele były wspaniałe, nawet na cmentarzu. Grupa miała ponad 400 osób. Nasza jedna grupa z Białej Podlaskiej, dziesiątka. No i to właśnie chciałam powiedzieć, że jeszcze jest różnie na pielgrzymce, bo jak ja szłam z małym dzieckiem, przyjechałam z Niemiec do Polski i zapytałam swojego znajomego księdza, bo już kilka lat nie podróżowałam, nie pielgrzymowałam, zapytałam, czy pomoże mi w noclegach tylko. Mój synek miał 2 latka wtedy i byłam sama. Ksiądz powiedział tak, dobrze, pomoże mi, ale w pierwszym dniu wiadomo, że tyle spraw, chyba zapomniał o mnie. I powiem tylko tak, że jest różnie. Ja z tym dzieciątkiem swoim, 2-letnim, zostałam na ulicy sama. Także jest bardzo różnie. To chciałam powiedzieć, ale przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim cudownym, wspaniałym ludziom, którzy wynoszą pokarm, którzy otwierają swoje domy i zapraszają nas do nich. A jeszcze powiem jedną, tylko miałam szybciutko tak powiem, jedną miałam taką sytuację, że Biała Podlaska, siedlecka pielgrzymka szła raz tylko, jak ja pielgrzymowałam przez Kielce. I tam taka babcia, starowinka pochylona czekała na nas i jak odchodziliśmy, to 3 razy do dołu się ukłoniła i mówi, co już wychodzicie następnego dnia, chciałabym, żebyście jeszcze pobyli. Także to takie było dla mnie niezapomniane, chociaż już pielgrzymowałam któryś raz z kolei, ale ta babcia właśnie z Kielc, która się ukłoniła, starowinka taka, ukłoniła się wszystkim pielgrzymom aż do ziemi. To wszystko, pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za ten bardzo program. Bardzo dziękujemy, pozdrawiam również pani Danuto, no i życzymy, by kolejne rogi, kolejne lata przyniosły możliwość wyruszenia na pielgrzymi szlak. Mówimy o pieszych pielgrzymkach, ale
Tutaj mamy w studiu Paulinę, ojca Krzysztofa. Wiele pielgrzymek zmierza na Jasną Górę. Okazuje się, że teraz tych pielgrzymek to jest nie tylko piesze, ale są i na rolkach, są i rowerowe. Za chwileczkę może będą i elektryczne, hulajnogowe. Czy każdy wymiar pielgrzymki jest tym wymiarem, który warto podjąć? Znaczy samo pojęcie pielgrzymki jest bardzo szerokie. Ja jednak trzymałbym się tej wersji biblijnej, gdzie wiąże się to z pokonywaniem, z fizycznym pokonywaniem pewnego odcinka, trasy, drogi, ale nade wszystko jest to pokonywanie tego odcinka, który jest w moim sercu pomiędzy mną a Panem Bogiem. To Święty Augustyn w swoich wyznaniach pisze o takiej sytuacji, że jest bardzo dużo osób, którzy jeżdżą po całym świecie, oczywiście już tak parafrazując, i się nie boją. Natomiast jak mają odbyć pielgrzymkę do własnego wnętrza, to zaczynają się troszeczkę lękać. Co tam mogą odkryć? A powiem tak, czy to będzie pielgrzymka w sposób, no, że tak powiem, rolkowy, czy tam łyżworolkowy, czy rowerowy, ważne jest, po co to wszystko? Po co to wszystko? Dla kogo to się robi? Z jaką intencją? Niemniej jednak to piesze pielgrzymowanie zakłada w sobie coś, czego nie da się przeżyć na wielu innych formach, no na przykład autokarowej pielgrzymce, czy właśnie pielgrzymce rowerowej. I jest to uświęcone pewną i tradycją, ale też, tak jak wspomniałem na początku, no, ma to zakorzenienie również biblijne. Więc ja jednak wolałbym się skupić i trzymać tej wersji, która... Na ile pielgrzymka może być, powinna być sprawdzeniem siebie, a na ile otwarciem się na Pana Boga i drugiego człowieka? Ja myślę, że to chyba nie o to chodzi, żeby sprawdzić siebie. Chociaż takie intencje mogą być. Nie jest tak, że na pielgrzymce są sami święci. Na pielgrzymce my jesteśmy my, czyli grzesznicy. I z tym się musimy skonfrontować. To znaczy, pielgrzymka jest miejscem, gdzie rzeczywiście to, co Adam powiedział, widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy, bo ta ekstremalna sytuacja, ona wymusza na nas no, określone zachowania. W tym znaczeniu, że wychodzi z nas tak naprawdę wszystko. Nasze dobre strony, ale też i nasze grzechy, prawda, nasze słabości, irytacja. Wystarczy, żeby cały dzień będzie padał deszcz i już następuje pewna irytacja. Tak, no właśnie, moje bagaże zmokną, mój namiot będzie mokry. I teraz, co ja z tym robię? Co ja z tym robię? Albo to może stać się tym, co zaburzy właśnie ten całą moją trud pielgrzymi, te wszystkie intencje, i też tą atmosferę, która jest w grupie, albo też będzie służyło temu, że no właśnie trzeba przyjąć to w pewnym... Kupiłem najwspanialsze buty i się rozpadły. Porozmawiajmy o butach pielgrzymi. O, buty to są różne wersje i ilu pątników, tyle pewnie sposobów na dobre obuwie. My preferujemy tradycyjną wersję, czyli Adidasy, i to najlepiej troszeczkę za duże, wygodne, na wyższej podeszwie, żeby nie odbić stóp. Natomiast pątnicy chodzą różnie, naprawdę. W tej chwili już i w klapkach. Nawet widziałam w japonkach, z jakim skutkiem dochodzą i jak te stopy wyglądają po dojściu na Jasną Górę. Tego nie wiem, ale w każdym razie różne są opcje do wyboru. Stworzył i posłał ich 311 warszawska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Mamy gości w studiu, ale wiemy, że jest to warszawska pielgrzymka i jego eminencja kardynał Kazimierz Nycz też skierował swoje słowo do pielgrzymów. Zapraszamy Państwa do słuchania się i do przyjęcia tego przesłania i tego zaproszenia, nie tylko od nas ze studia. Chcesz mnie do swego serca, weź mnie do swego serca. Jesteśmy w przededniach pielgrzymki 311, tak zwanej paulińskiej, warszawskiej, do Częstochowy, i dlatego chciałem się zwrócić do wszystkich, którzy zamierzają w tej pielgrzymce wyruszyć, ale także do wszystkich, którzy w
Kościele Warszawskim i po drodze w różnych diecezjach Polski będą duchowo tej pielgrzymce towarzyszyć. Trzeba powiedzieć, i zawsze to przypominam i przypomnę także w tym roku, że to jest w takim autentycznym, prawdziwym powiedzeniu pielgrzymka matka, matka wszystkich pielgrzymek, które się w Polsce urodziły, narodziły w czasie pierwszej Solidarności, w czasie, w którym Jan Paweł II był po zamachu, z wielu diecezji, praktycznie z większości, wyruszyły pielgrzymki diecezjalne w 1980-81 roku, ale wszystkie one są jakby wielkim pokłosiem pielgrzymki warszawskiej, paulińskiej, która wraz z radomską były pielgrzymkami najbardziej znanymi i z nich powstały wszystkie inne. I dlatego powrót do tej pielgrzymki wyjściowej jest tak bardzo ważny. Jest pierwsza rzecz, którą chciałem przypomnieć. Druga to są okoliczności tegorocznego pielgrzymowania. Pamiętajmy, że ufamy, że tak się stanie. Pielgrzymujemy po raz pierwszy po pandemii, kiedy pandemia nam bardzo ograniczyła pielgrzymowanie ze względu bezpieczeństwa, o zdrowie i życie ludzi. I ufamy, że w tym roku przejdziemy już i wrócimy do normalnego pielgrzymowania po tej samej trasie i po tych samych miejscach i parafiach, które nas przyjmują. I dlatego o tym pamiętajmy. Drugą okolicznością, która jest bardziej intencją modlitwy dla pielgrzymki, to jest ta okrutna wojna, która się toczy. Wojna wypowiedziana czy niewypowiedziana przez Rosję Ukrainie, niewinnemu krajowi, w której to wojnie uczestniczymy podwójnie. Raz dlatego, że ona nas jakoś bardzo dotyczy i także, nie daj Boże, mogłaby się rozlać na całą Europę, a po drugie jesteśmy tymi, którzy uczestniczą w pomaganiu biednemu narodowi, uchodźcom, którzy w liczbie 3,5 miliona przybyli do sąsiednich krajów, głównie oczywiście do Polski. O tym trzeba, żebyśmy podczas tej pielgrzymki pamiętali, zwłaszcza, że idziemy w tej pielgrzymce z Warszawy do Matki Najświętszej, która w takich momentach jest nam w sposób szczególny potrzebna jako orędowniczka i pośredniczka. Idziemy w roku, w którym dziękujemy Panu Bogu za beatyfikację kardynała Wyszyńskiego, o którego beatyfikację tak przez wiele lat się modliliśmy. Też nam jest potrzebny on i Matka Róża Czacka jako tacy patronowie na nasze trudne czasy, niewątpliwie, bo one nie są łatwe także dla Kościoła w sensie takim, że ten świat współczesny jakby bardzo się gubi w tej całej warstwie aksjologicznej, warstwie wartości. Zwłaszcza gubią się ludzie młodzi, gubi się młodzież. Trzeba, żebyśmy to wszystko zanosili na Jasną Górę i tam przedstawiali Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i Świętych Polskich. Idziemy kreatywnie w tym znaczeniu, że idziemy pod hasłem stworzył i posłał ich, czyli przypomnienie sobie, kim jesteśmy, że jesteśmy Bożymi stworzeniami, Bożymi dziećmi odkupionymi przez Chrystusa, a równocześnie wczoraj nam to święto przypomniało, czy święto wniebowstąpienia. Jesteśmy posłani, idźcie na cały świat i mówcie o tym wszelkiemu stworzeniu, że życie ludzkie ma sens nie tylko tu na ziemi, tu mamy realizować Ewangelię, natomiast jego pełnia objawi się w chwale, fale niebieskiej. W tym znaczeniu Jasna Góra zawsze była miejscem takim, która nam tę chwałę niebieskiego Jeruzalem przypominała. Dlatego wszystkich, którzy usłyszą te słowa, bardzo serdecznie zapraszam do powrotu na pielgrzymie szlaki. Wszystkich zapraszam do modlitwy w intencji pielgrzymki. Wszystkich zapraszam, szczególnie młodych, do udziału. Zapraszam także do udziału naszych współbraci Ukraińców, którzy w ogromnej liczbie mieszkają i w Warszawie, i w Polsce, aby także na miarę swoich przekonań i swojej wiary włączyli się w pielgrzymowanie i na te czasy i dni, miesiące, tygodnie przygotowania do pielgrzymki i sam jej przebieg. Wszystkim błogosławię i życzę szczęść Boże. Cały Twój, Maryjo,
cały twój na zawsze. Przyjdź do matki. Warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę 311. W studiu nasi goście, ojciec Krzysztof Wendlik, kierownik pielgrzymki, oraz państwo Małgorzata i Adam Polkowscy. Przed chwileczką kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. My odbieramy kolejny telefon. Prosimy, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wanda Bojewicz z Warszawy. Prosimy pani Wando. Wędrowałam do Matki Bożej 16 razy. Czyli w latach 1980-1999 w grupie trzeciej, której przewodniczył ojciec Bronisław Kraszewski. Były to najwspanialsze dni w moim życiu, których nigdy nie da się zapomnieć. To, co się zdobywa w pielgrzymce i w konferencji pielgrzymkowych, to tak naprawdę jest nie do zdobycia w parafialnym kościele. Ojcowie Paulini wspaniale prowadzą pielgrzymki do Matki Bożej i są bardzo zorganizowani. A do tego mają pomysły, żeby nas podtrzymywać na duchu. Jak jesteśmy zmęczeni, to nawet potrafią zorganizować taniec w pielgrzymce. W czasie pielgrzymki, żeby nas rozluźnić, na przykład zorganizowali, żeby iść tanecznym krokiem poloneza. Mówiąc szczerze, do tej pory pamiętam, jak ojciec Bronisław powiedział: Wandzia, chodź, pójdziemy tanecznym krokiem. Nigdy nie pomyślałabym, że będę podążać tanecznym krokiem do Matki Bożej. Ponieważ lubię pracować społecznie, to szyłam do całej grupy chusty w kolorze niebieskim, różne kotyliony, żeby uroczyście grupa wchodziła na Jasną Górę. Ale w jednym roku ojciec Bronisław przyszło mu do głowy, żeby nasza grupa przed klasztorem upadła krzyżem. Był to niesamowity widok. Zaraz potem. Ludzie, którzy nas witali, po prostu wszyscy płakali. O, i życzę wszystkim tym, teraz mam w tej chwili już 86 lat, ale jak skończyłam chodzić na pielgrzymkę pieszą, to zaczęłam organizować z Zakładu Pracy Solidarności na Dzień Energetyka. To jest pierwsza sobota, niedziela po 15 sierpnia i zorganizowałam 20 pielgrzymek kolejnych. Także życzę wszystkim tym, co są w stanie iść i mogą iść, to żeby jak najdłużej chodzili. Szczęść Boże i życzę ojcom Paulinom dużo sił i wytrwania i dalej tyle pomysłów, co do tej pory. Bóg zapłać. Najstarszy pielgrzym? Obecnie to jest chyba jedna z sióstr, która była w grupie 16. Myślę, że będzie. Co prawda nie pokonuje ona tych kilometrów w sposób fizyczny, ale towarzyszy. No, jeżeli tak przyjmiemy, no to jest to siostra, która ma 90, bodajże 7 lat w tym momencie, ale nie wiem, czy tak można liczyć, czy jest to do końca uprawnione. Jednak zdarzają się osoby, które mają ukończone ponad 80 lat i czynnie biorą udział. Tak, zgadza się, rzeczywiście w naszej grupie idzie siostra Michalina. 80. jej urodziny obchodziliśmy już chyba kilka lat temu na pielgrzymim szlaku. Ojcze, i co najwspanialsze, ci pielgrzymi z takim stażem długoletnim są naprawdę bardzo wytrwali i mieliśmy kiedyś takie zdarzenie, że dochodziliśmy do postoju i był postój, odpoczynek i potem wyruszamy dalej, a że jest taka wspólnota, zawiązuje się, więc wychodzimy i w pewnym momencie patrzymy, nie ma siostry Michaliny.
i ktoś tam rzucił hasło z pielgrzymką, być może podjechała. A ktoś mówi, o nie, 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 siostra Michalina, nie, nie, na pewno szukajmy. Patrzymy, za chwilę z jakiegoś rowu wychodzi siostra Michalina, odeszła na chwileczkę, ale jest. Także ci wiekowi pielgrzymi są bardzo wytrwali. W każdym razie nie użalają się nad sobą, są zdeterminowani. Piękny przykład dają młodym. Dodają otuchy jeszcze młodym ludziom, bo nawet mówi siostra Michalina, że jak się bolą nogi, to najpierw idź z palca, a później ze stopy. Jak za parę kilometrów zmień ten rytm i ze stopy, później z palca. To już jest doświadczenie. Tak, ale niesamowity entuzjazm duchowy i on się udziela wszystkim. No i jak się patrzy na taką osobę, cóż, może człowiek młodszy. No. Tylko iść dalej. Kolejny telefon, dziękuję bardzo. Prosimy, halo. Halo. Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ksiądz Jacek z parafii, z Polski. Prosimy, księże Jacku. Cieszę się, że taki program jest o pielgrzymce. Ja pielgrzymowałem wprawdzie jeszcze jako świecka osoba, później jako kleryk WAPM. Ale później witałem oczywiście pielgrzymkę warszawską. Pielgrzymowałem 12 razy. Później po podziale diecezji pielgrzymowałem jeszcze w pielgrzymce młodzieżowej łowickiej. Pielgrzymka to jest wspaniały czas, który naprawdę pomaga nie tylko starszym, ale i młodym. Dużo daje. Bardzo dużo daje. Księże Jacku, teraz rozumiemy, że witacie pielgrzymów i przyjmujecie ich w swojej parafii? Trudno mi teraz, bo jestem sam na parafii. Tracimy coś połączeniem. Dziękujemy, księże Jacku, za telefon. No, wydaje się, że tutaj ojciec Krzysztof taki apel do księży wystosował, do osób duchownych, i od razu ksiądz Jacek mówi, że pielgrzymował i tak dalej. Pani Wanda, ale też tutaj padły takie dobre słowa, też pani Danuta wcześniej, o tych wieczorach, takich pogodnych apelach, którym no, nie brakuje modlitwy, nie brakuje skupienia, ale też nie brakuje żartu i chyba psikusów. Czy funkcjonuje coś takiego jak chrzest na pielgrzymce? Ja osobiście się z czymś takim nie spotkałem, natomiast spotkałem się z wieloma pięknymi tradycjami, tak to trzeba określić. Powiem o swojej grupie. Jest taka miejscowość niedaleko Sanktuarium Świętej Anny, Dąbrowa Zielona, i tam właśnie jedna z grup, grupa 13, wieczorem, jakby w przededniu swoich imienin, bo to jest 12, z 12 na 13, razem podczas takiego misterium, można powiedzieć, które ma za zadanie przede wszystkim pokazać coś też ważnego, co się dzieje w życiu Kościoła, jakby z jednej strony, ale z drugiej strony jest to takie wspólne ognisko, pogodny wieczór, tak by to można było nazwać, który gromadzi pielgrzymów, ale też i daje taką sposobność na to, żeby pobyć po prostu razem i czasami tak, no mówiąc, trochę się powygłupiać. Daje to pewien też dystans do wielu rzeczy, do wielu spraw, które też się dzieją, też i są takie nieraz sytuacje, które potrafią nabrzmieć podczas całej drogi tych dni. No i wtedy jest też taki moment, żeby po prostu człowiek myśląc, używając sformułowania chrzest, nie chodziło mi o chrzest święty, tylko takie mianowanie na dojrzałego pielgrzyma. Wiem, że niektóre pielgrzymki, grupy coś takiego stosują, różnego rodzaju tory przeszkód, przysięgi, składane doświadczenia. No, pielgrzymka ma taką tradycję, może to nie bardziej oficjalnie, ale nieoficjalnie, zależy od inwencji pielgrzymów. Czasami pamiętamy przewodnika, ale pielgrzymów pamiętamy takie z czasów młodości chrzest w Pilicy dla pielgrzymów, ale tutaj nawiązując jeszcze do tych wydarzeń wieczornych, w grupie 10 na przykład piknik Raczkowice, bardzo fajne wieczorne wydarzenie, piknik country. Tak, Raczkowice, grupy 15 na koniec
przedostatniego dnia też, pogodny wieczór. Takie muzyczne wydarzenie. Przedostatni dzień sakrosąg, ostatniego dnia również. Jest to okazja również do podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w danej grupie. Także z jednej strony jest to rzeczywiście wieczorek bardzo pogodny, ale z drugiej strony jest to podzielenie się doświadczeniem, ale również sposobność do podziękowania osób zaangażowanych, które podczas całej pielgrzymki 9 dni zaangażowały się, niosły tuby dla sióstr, dla przewodników, dla osób dbających o nasze bezpieczeństwo. Panie Adamie, dlaczego pan nosi kombinerki na pielgrzymce? No, wydało się, tak? Wydało się, że nasze kombinerki. Kiedy zaczynaliśmy chodzić z wózkami, wiadomo, że te wózki pielgrzymkowe są wymagające. Nie były jeszcze tak jak teraz te wózki już rowerowe lepszej jakości. I moja przezorność uważała, że z takim wózkiem może się wydarzyć wszystko, a przecież się nie zawrócimy z drogi. Także w kombinerki, żyłki, liny, taśmy, tak zwany zestaw MacGyvera zawsze musiał być w moim plecaku i nadal to mi zostało. I noszę i swego czasu w naszej grupie zepsuły się tuby i ktoś przez mikrofon zapytał, ja wiem, że to jest może nie na miejscu pytanie, ale czy jest ktoś, kto ma kombinerki? Tak, zgłosiłem się, ma ktoś to. Pan Adam Polkowski, gdyby ktoś pytał, zawsze chodzi z kombinerką. Tak, zapraszam. Jeszcze powiedz, w której grupie? W 15 zielonej zapraszamy, ale ja wchodziłem w 10 niebieskiej, też miałem kombinerki, także bez względu na to, w której grupie będę szedł. Jeszcze ojcze, jeżeli ojciec pozwoli, to wracając do tych wieczorów na pielgrzymce, jest taka piękna tradycja, że każdy dzień pielgrzymowania kończy się apelem jasnogórskim. Myślę, że warto o tym wspomnieć, dlatego że to jest taka piękna chwila na wyciszenie się i znowu zwrócenie myśli ku Maryi. I to potem tak zostaje, że w ciągu roku właściwie każdy nasz dzień takie rodzinne kończymy apelem jasnogórskim i tutaj wielki ukłon w stronę telewizji Trwam, która transmituje z Jasnej Góry apel jasnogórski codziennie i dzięki temu możemy właśnie uczestniczyć i łączyć się tak duchowo ze stolicą. Dzięki Bogu mamy Matkę Boską Jasnogórską i Paulinów. I Paulinów, i redemptorystów. Wpadli na pomysł właśnie apelu jasnogórskiego. To czasy ojciec będzie kojarzył? Jeszcze wtedy na świecie mi nie było. Tak. Ale to czas. Bardzo tak. Sprytny. Uwięzienia prymasa, kiedy mówili się oczywiście. Uwolnienie prymasa i wtedy powstał treść. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo? Halo? Prosimy. Szczęść Boże. Ja nazywam Sławomir Sadurski. Chciałem powiedzieć takie duże ostrzeżenie, bo to, co prezydent i polski rząd robi, no i te pielgrzymki, to wszystko jest bardzo dobre. Mamy teraz papieża w Kanadzie akurat tak się zdarzyło w tą niedzielę. Pan Sławomir z Kanady, no czekamy, aż ojciec święty Franciszek wyląduje w Kanadzie. Żeby ktoś opowiedział, bo to się nie będzie odnosić tylko do Polski, ale żeby ktoś powiedział, że ci, co nie zdążyli jeszcze przyjąć wiary, pomodlić się, niech to szybko robią. Bo dziękujemy, panie Sławomirze, za ten apel. I ten apel oczywiście wpisuje się w nasze rozmowy i wpisuje się w hasło tej pielgrzymki, bo tutaj w tym słowie wstępnym kierownika, jak również w słowie, które skierował kardynał Kazimierz Nycz, słyszymy o tym wytłumaczeniu. Stworzył i posłał ich. Jest to przypomnienie fundamentów tego, kim jest człowiek, nie tylko wierzący. Na zakończenie prosimy o takie wytłumaczenie tego hasła. Ojcze Krzysztofie, stworzył i posłał ich. To hasło zostało wypracowane w listopadzie ubiegłego roku podczas spotkania przewodników warszawskiej pierwszej pielgrzymki i nawiązuje przede wszystkim do tekstu kateches, które ojciec święty Jan Paweł II wygłosił na początku swojego pontyfikatu, mężczyznom i niewiastom stworzył ich i przede wszystkim ma ono ukazać godność każdego człowieka bez względu również na przekonania. Pielgrzymka nie jest tylko dla ludzi wierzących. To zaproszenie również jest skierowane, bo Kościół jest ze swojej natury misyjny. Inaczej nie będziemy Kościołem takim, jakim chciał mieć go Chrystus. Kiedy się zadzwoniła pewna osoba, czy w maila napisała, jestem osobą rozwiedzioną, czy mogę iść na pielgrzymkę? Tak, a nawet powinna pani pójść. 311 warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę na 6-14 sierpnia. Teraz zapisy drogą mailową warszawa.paulin.pl albo małpa pielgrzymka warszawska na Facebooku, profil, a już stacjonarnie
Kościół Paulinów, ulica Długa 3 w Warszawie od 1 do 6. A z nami w studiu ojciec Krzysztof Wendlik, kierownik pielgrzymki, pani Małgorzata Polkowska oraz pan Adam Polkowski. Dobrego, błogosławionego pielgrzymowania. Życzymy dotarcia do celu podróży i jak najobfitszych owoców tegorocznej pielgrzymki. I dla naszych gości w studiu, i dla tych spośród Państwa, którzy wyruszycie, jesteście na pielgrzymim szlaku, którzy duchowo towarzyszycie i tak jak ja, macie przywilej bycia przyjacielem pielgrzymki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.